Mięso wołowe, jeśli będzie nieodpowiednio przyrządzone, może być twarde, czy wręcz gumowate. Dlatego też tak ważne jest odpowiednie jego przyrządzanie. Ten przepis sprawi, że wołowina będzie rozpływać się w ustach, a goście nie będą mogli sobie odmówić dokładki. Aby odpowiednio przyrządzić, a już w szczególności takie jak wołowina, należy mieć nieco doświadczenia w kuchni. Jeśli jednak nie mieliście z nią do tej pory wiele wspólnego, w epoce internetu ratować się można gotowymi i sprawdzonymi przepisami. Jak przygotować idealne mięso wołowe? Świetny przepis na potrawkę z groszkiem. Do przygotowania potrawki z wołowiny i groszku, będziemy potrzebowali 400 g mięsa wołowego bez kości, marchewkę, łodygę selera naciowego, 4 łyżki oliwy z oliwek, gałązkę rozmarynu, 150 g przecieru, szklankę czerwonego wina, wytrawnego, pół szklanki bulionu wołowego, może być z kostki, 300 g zielonego groszku, 40 g szynki dojrzewającej, szalotkę, 3 łyżki oliwy z oliwek, sól, pieprz, oraz sproszkowaną słodką paprykę. Zaczynamy od pokrojenia selera w kostkę. Następnie zabieram się za obieranie cebuli, siekamy, na patelnię wlewamy oliwę i podsmażamy na niej. Następnie dodajemy pozostałe warzywa i dusimy przez około 5 minut. Mięso kroimy na mniejsze kawałki i dodajemy po krótkim duszeniu warzyw. Ostatni etap przygotowania dania. Goście nie odmówią dokładki, na patelni wlewamy bulion i wino, później dodajemy koncentrat pomidorowy oraz rozmaryn. Dokładnie mieszkamy, później przykrywamy patelnię pokrywką. Dusimy zawartość patelni na małym ogniu, około godziny. Później siekamy szalotkę i smażymy ją na oliwie. Szynkę kroimy w paseczki, dorzucamy także groszek. Jeśli korzystaliśmy z mrożonego, pamiętajmy o jego wcześniejszym rozmrożeniu. Gdy mamy już wszystkie składniki na patelni, dusimy całość przez około 8 minut. Dwa. Na sam koniec, w zależności od naszych upodobań, dodajemy soli i pieprzu, uważając, aby nie przesadzić. Mięso wykładamy na talerz, do którego dorzucamy gorący groszek. Potrawę można od razu podać na stół. Po takim procesie przygotowywania, mięso powinno być wystarczająco miękkie. Źródło: blog Gotuj ze mną.